Mamy słup, zwykły słup. Słup w oborze z początku XX wieku, prawdopodobnie koniec XIX, początek XX wieku. Po kilku pracach ciesielskich, naprawczych, które musieliśmy to wykonać, wiemy, że materiał użyty do tej budowy, materiał drewniany użyty do tej budowy, nie był najwyższych lotów, nie był najwyższej jakości. Po czym to wiemy? Chociażby po ilości drewnojadów, które penetrują te belki, czyli po ilości kołatków i spuszczeli. Akurat kołatków jest trochę więcej niż spuszczeli w tych belkach. Co daje nam pojęcie o tym, że pozyskany materiał nie był wycinany zimą i nie był dobrze sezonowany, było prawdopodobnie robione z mokrego, no i też z niezbyt dużych przekrojów. Za czym możemy wnosić, że prawdopodobnie materiał był wycinany tuż przed I wojną światową, albo i nawet w czasie I wojny światowej, ale wydaje nam się, że raczej przed I wojną światową i był po prostu pozyskany niewłaściwie, co już się zdarzało. Lata początków XX wieku niestety spowodowały wielkie straty w technologii pozyskiwania drewna, ponieważ zaczęto wycinać drzewa po prostu z lasów dla zarobku, a nie z myślą o tym, że ktoś będzie z tego budował. Czyli pieniądz stał się przyczyną pozyskiwania drewna z lasu i gospodarka leśna stała się biznesem, a nie rytuałem. Jeszcze do XIX wieku to był rytuał, to było święto, to znaczenie miało zupełnie inne, prawda? Dany inwestor czy cieśla szedł sobie do lasu, wybierał poszczególne drzewa i tak dalej. Natomiast z początkiem XX wieku powstały przedsiębiorstwa. Głównie one były, no głównie wymyślili to Niemcy i Żydzi, którzy zajmowali się handlem po prostu, więc jeśli mówimy o terenach rozbiorowej Rzeczpospolitej, prawda? Czyli mówimy o Królestwie Pruskim, o Austrii, o Rosji, no to tak się to odbywało. Przeważnie, zresztą świetnie to pokazuje historia z chłopów Reymonta, prawda, gdzie przyjeżdża firma, która, dosłownie firma, która umawia się ze szlachcicem, który ma las, prawda, i wycinają cały las, w związku z czym buntują się mieszkańcy wsi, bo ten las daje im pożywienie, daje im chrust, daje im opał, daje mnóstwo różnych rzeczy, daje zwierzynę. A druga sprawa, że zawsze w polskiej tradycji, w polskiej kulturze las był święty, miał jakieś konotacje świętości, jakieś sakrum, jakieś misterium. Czy to były jakieś postpogańskie takie tradycje, czy już chrześcijańskie? Może mało to ważne, ale to przeniknęło do kultury, do tradycji i las miał zawsze takie znaczenie. I do tej pory myślę, że ma. Do tej pory ludzie traktują las po prostu nie jako gospodarkę, natomiast traktują jako takie miejsce wytchnienia, miejsce trochę dzikie, prawda, więc powrotu do natury. I to nastąpił ten przełom, prawda, pomiędzy XIX a XX wiekiem. Nastąpił ten przełom, prawdopodobnie I wojna światowa i dążenie do I wojny światowej spowodowało tą grabieżczą gospodarkę, czyli przede wszystkim zasadę wycinania lasów po to, żeby się wzbogacić, a potem sadzenia lasów po to, żeby się wzbogacić, czyli zaczęto sadzić las w taki sposób planowy, żeby za 80 lat można go było wyciąć dla zarobku. Oczywiście, że wcześniej też planowano zasadzenia lasów, ale nikt nie robił tego tylko i wyłącznie dla pieniądza, prawda? Nikt nie przewidywał, że nikt na przykład nie sadził lasów w taki sposób, że tak jak teraz się to robi, że specjalnie przecina się za któreś drzewo w odpowiednim momencie, żeby najpierw te drzewa bardzo skoczyły do góry, potem żeby bardzo szybko przybrały na masie, żeby szybko te kłody się poszerzyły, więc mamy bardzo duże przyrosty. Jeśli jest duży przyrost w drewnie, no to w tym momencie mamy słabe drewno. Duży przyrost jednego roku przerasta na przykład parę milimetrów drewna w średnicy, no to w tym momencie mamy słabe drewno, ponieważ przerasta zawsze ta część bielasta, czyli część miękka, ta, którą lubi robak jeść. Natomiast ta część żywiczna, ta część twarda, tak zwany twardziel, no to jest ta część, której robak nie zjada, bo tam jest bardzo dużo żywicy. I tu jest ten problem. Zawsze jak spojrzymy na przekrój drewna starej belki, to widzimy te ciemne słoje bardzo gęsto ułożone i bardzo blisko siebie. Natomiast współcześnie drewno bardzo często, właściwie prawie
prawie cała produkcja drewna. Spotykamy belki, gdzie te przyrosty, czyli te jasne przestrzenie pomiędzy tymi żywicznymi elementami są zawsze szersze i to powoduje, że po prostu szybko jest penetrowane przez robaka. Natomiast tu mamy akurat początek tej grabieżczej gospodarki, że tak powiem, to jest typowa oborowa belka, powielona wapnem. Wapnem dlatego, żeby jednak uchronić troszkę przed tym robakiem, a jednocześnie dezynfekcja jakaś taka, więc tak to przeważnie wyglądało. Oczywiście obora zbudowana przez jakiegoś właściciela ziemskiego, prawdopodobnie przed właśnie I wojną światową. Prawdopodobnie niemieckiego właściciela ziemskiego, nie wiemy kto to posiadał. No oczywiście po 1945 roku, kiedy przeszło to w ręce polskie, utworzono tutaj PGR. Ale pokazujemy tą belkę po to, żeby skupić się na pewnych elementach architektonicznych, pewnych elementach ciesielskich. Czyli właściwie podstawą każdej konstrukcji ciesielskiej jest słup. Bo na słupie się wszystko wspiera, kolumna, słup. Właściwie podstawą każdej konstrukcji budowlanej jest słup, ale w ciesiółce jest to bardzo ważne. Rozstaw słupów, grubość tego słupa. Potem mamy takie elementy jak miecze. To są te skośne, niektórzy na to mówią ramionczka. Ja zazwyczaj spotykałem się z określeniem miecze. Mamy miecze, czyli takie ukośne belki, które powodują podparcie elementu dłuższego. Dzięki tym mieczom możemy szerzej rozstawić słupy. Czyli im dalej idący miecz, im ten skos będzie bardziej rozwarty, tym dalej sięgamy i tym więcej belki podpieramy. Tutaj akurat mamy cztery miecze, ponieważ wspieramy nie tylko płatew czy podciąg, który znajduje się nad słupem, ale jeszcze wspieramy belkę stropową. To jest taka kombinacja czterech mieczy i dzięki tym czterem mieczom cały nacisk, który jest na stropie, rozkłada się, przenoszony jest na ten słup. Więc tu też od jakości tego drewna zależy, czy słup wytrzyma nacisk, który jest u góry, prawda? Bo tu nie mówimy o samej konstrukcji. Na tej konstrukcji jeszcze coś leży. Przeważnie już pomijając dach, pomijając śnieg, który na tym dachu będzie leżał, to jeszcze mamy słomę w przypadku obory. Bardzo często ta słoma jest bardzo ciężka, więc tutaj te naciski są bardzo duże. I dlatego te miecze. Kolejna bardzo ważna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że tu wystają takie małe elementy. To są dyble drewniane, ciosane. Zazwyczaj robione z bardzo twardego materiału. Powinny być z takiego materiału zrobione, drewnianego, gęsto usłojonego. I każdy miecz, każdy element, który wchodzi w słup, ma czop. A w słupie wycinane są gniazda. I tak to się nazywa. Czop wchodzi w gniazdo. Przewiercamy otwór pomiędzy mieczem a słupem i wtedy dyblujemy to tym dyblem drewnianym. Zapinamy to dyblem drewnianym. Natomiast ten czop z gniazdem, który jest w środku, nazywa się zamkiem ciesielskim. Czyli te dwa elementy to jest zamek ciesielski. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Ten rodzaj łączenia drewna, bo oczywiście współcześnie montuje się kątowniki stalowe. Przeważnie, kiedy ktoś miecze stosuje, no to albo śruby ciesielskie wkręca, albo kątowniki stalowe. Dlaczego stosowano kiedyś takie rozwiązanie, a nie stosowano kotew? Przecież metal był już wtedy, prawda, jest to od tysięcy lat w użyciu. I troszeczkę chyba bójdą jest, że metal kiedyś był tak drogi, że oni metalu nie używali, po prostu nie stać ich było na to, więc się bawili w takie zaciosy. Nie, to nieprawda. Po prostu wtedy wiedziano, że oczywiście metal był trudniejszy do pozyskania, przetransportowania, ale dostęp do elementów metalowych mieli wszyscy i każdy, kogo było stać na zbudowanie stodoły czy obory, stosował również elementy metalowe, mieli narzędzia metalowe, więc to nie przyczyną był koszt takiego elementu, tylko przyczyną było to, że element metalowy po prostu z drewnem nie współpracuje. Drewno ma swój sposób pracy, puchnie, kurczy się w zależności od stopnia wilgotności w powietrzu. Na dodatek znowu następuje ten moment skraplania wody, czyli jeśli mamy gwoździe wbite w belkę, to na metalu skrapla się woda w innym stopniu niż w drewnie. I w tym momencie wokół gwoździa tworzy się
się mikroklimat, tworzy się wilgoć bardzo duża i ta wilgoć powoduje rdzewienie gwoździa, a jednocześnie korozję drewna. Więc zawsze, kiedy mamy do czynienia ze starymi budynkami i wyciągamy gwóźdź lub śrubę, to zawsze wokół tego metalowego elementu mamy przeważnie skorodowane drewno, czyli albo zbutwiałe, albo spróchniałe. Zawsze tam się coś dzieje niedobrego. I teraz jeśli jeszcze na dodatek dociera tam woda, a zawsze z jakimś budynkiem dzieje się to, bo oczywiście w trakcie powstawania tego nie widzimy, ale po 20, po 30 latach nagle gdzieś zaciek, a to dachówka, a to między dachówką gdzieś pociekło, więc zawsze ten zaciek wody powoduje, że ta woda się kumuluje tam jeszcze w tej śrubie. Ale nawet gdyby zacieku nie było, to sama śruba czy sam gwóźdź skrapla wodę. Więc ówcześni cieśle wiedzieli bardzo dobrze, że stosowanie jakichkolwiek elementów metalowych to już jest ostateczność. Elementy metalowe wyparły tego rodzaju złącza ciesielskie, tego rodzaju zamki ciesielskie, tylko dlatego, że zastosowanie elementu metalowego jest tańsze i szybsze niż wykonanie takiego gniazda i czopa. Poza tym, do wykonania takiego gniazda i czopa trzeba mieć bardzo dobre narzędzia. Obecnie mamy piły łańcuchowe, ale kiedyś posługiwano się cieślicami, posługiwano się dłutami, siekierami, które musiały być wykute. Musiały być dobrej jakości. Jakość metalu niestety spada w przemyśle i nie udaje nam się współcześnie wykonać narzędzia, takiej ilości narzędzi w dobrej jakości, żeby można było w sposób dobry wykonać takie, a nie inne zamki ciesielskie. Więc to jest, ja bym to widział inaczej, to nie elementy metalowe przyszły dlatego, że mamy taką nowoczesność i umiemy tego metalu dużo użyć i wyprodukować, tylko dlatego po prostu, że mamy nieodpowiednie narzędzia i nastąpił zanik umiejętności pewne. Więc bardziej cofamy się w rozwoju niż idziemy do przodu. To jest, wydaje nam się, że idziemy do przodu, że nastąpił jakiś progres, natomiast nie, to nastąpił regres. I dlatego, że mamy regres, musimy stosować takie, a nie inne rozwiązania. Natomiast oczywiście najlepszą sytuacją byłoby stosowanie z powrotem zamków. Ponieważ to drewno, kiedy jest w sobie, kiedy są te elementy drewniane połączone, one współpracują ze sobą. Lepiej to się wszystko zaciska, lepiej to się zakleszcza. Ten miecz, który jest wbity w belkę, który wchodzi w gniazdo, on nie tylko przenosi siłę, ale jednocześnie i wspiera ten słup, prawda? Jednocześnie ten czop, który jest w gnieździe, klinuje się. I to wszystko powoduje, że ta konstrukcja jest stabilniejsza. Natomiast proszę sobie wyobrazić taką sytuację, jeśli mamy do czynienia ze stodołami, które przeważnie budowane są w taki sam sposób, czyli jakieś słupy, podciągi, miecze i stodoły są przeważnie konstrukcjami takimi, nie tak jak ta obora, gdzie ściany mamy murowane, stodoły są przeważnie konstrukcjami lekkimi i bardzo podatnymi na wiatry, na różne wichury. I w zasadzie jak się jest przy dużej wichurze w takiej stodole, skrzypi ona jak okręt na morzu. Po prostu rusza się cała kiwa i widać, naocznie można stwierdzić pewne przesunięcia słupa, przesunięcia płatwi, krokwie, jakoś tam się przesuwają, prawda? To jest wszystko widoczne. Gołym okiem. Więc teraz jeśli mamy kątowniki, które są przybijane gwoździami, prawda? No to każdy ten ruch powoduje wyrywanie jakiegoś fragmentu drewna, wyginanie się kątownika, a jak wiadomo metal nieustannie wyginany, prawda? Rozgrzewa się i pęka z czasem. Natomiast belka nie. Ona będzie, no, podda się tym wszystkim ruchom, tym wszystkim naciskom. Więc tu w tym przypadku znowu za tą konstrukcją ciesielską przemawia właśnie to użycie zamków ciesielskich. To, co mamy ponad słupem, to jest podciąg. To jest podciąg, czyli ta pozioma belka. Tutaj jest taka konstrukcja takiego zdwojonego podciągu. Najczęściej stosowano to dlatego, że ten górny podciąg, proszę zwrócić uwagę, on jest połączony. Tutaj to łączenie jest bardzo króciutkie. To znowu jest efekt, no, jakiejś biedy, prawda, jakiegoś użycia tańszego rozwiązania, więc żeby nie tracić materiału, żeby go nie obcinać bardzo, no to zacięcie, ten zamek ciesielski jest bardzo króciutki. W konstrukcjach XVIII-wiecznych te zamki były o wiele, wiele dłuższe. Natomiast tutaj mamy dolny podciąg po to, żeby jednocześnie odbierał większy nacisk, żeby dawał radę przenieść większy ciężar, a jednocześnie, żeby można było na nim połączyć właśnie tą górną płatew jeszcze. Proszę znowu zwrócić uwagę, że stosunek wysokości tego elementu, czyli tej płatwi górnej, do jego szerokości
jest znaczny. To znaczy zawsze to każdy, kto zajmuje się budownictwem, projektowaniem budownictwa wie o tym bardzo dobrze, że zawsze element, który jest postawiony na tym węższym boku, czyli jest jego wysokość większa niż szerokość, przenosi łatwiej ciężar i jednocześnie nie ulega odkształceniom. On jest masywniejszy. To jest, że tak powiem, z doświadczenia wynika bardzo, bardzo łatwo i każdy na pewno tego doświadczył. Także nie kładziemy belki na płasko, tylko zawsze stawiamy ją na, z niemieckiego mówiąc, na sztorc. I oczywiście to, co leży na płatwiach czy na podciągach, można ten element nazwać płatwią, można podciągiem, to są belki stropowe. No i oczywiście na stropie już leżą deski. To jest typowe deskowanie w oborze, czyli najprostsze, jakie może być. Jeśli je urozmaicimy troszeczkę, czyli to jedna deska niżej, druga deska wyżej, na przykład w wielu budynkach podciniowych, na Żuławach, w domach warmińskich, ten rodzaj sufitu był bardzo ozdobny, bo jeszcze były te krawędzie profilowane i nazywano ten sufit sufitem polskim. Czyli takie naprzemiennie nakładane deski. No to oczywiście to jest, jak to w budynku gospodarczym, nakładane bardzo, bardzo siermiężnie, tak? Czyli taki gorszy materiał z oflisami, czyli z tymi krawędziami takimi z brzegów drewna. Nakładany jeden na drugi. No i tyle o takiej prostej konstrukcji oborowej. To jest taka najprostsza konstrukcja ziesielska, jaka może być w zasadzie. Jedna z najprostszych. Przejdziemy do sadowej. To chodźmy. Tu chyba, tak? Po prawej stronie. To co? Patrzymy na konstrukcję. Pan widzi te rygle wszystkie, te słupy, to widać w kamerce, czy nie? Właściwie muszę moje światło. No, muszę pan zobaczyć, czy to widać. No, świecenie pogan, czy tam belek. No dobrze, ale na przykład, no ale dobra, ale widzi pan, że ten słup z tymi belkami, tu tę kartownicę, całą belek, widzi pan tak, to wszystko, tak? Tak, to widać. No, to widać, bo to poświatło, dobra, coś tam widzę. I co? I znajdujemy się w stodole. I to już jest bardzo fajna stodoła, XIX-wieczna, na 100% XIX-wieczna, przerabiana na różne sposoby, przez różnych użytkowników, przez różnych właścicieli. Ten wielki gospodarz, bo to jest ogromna stodoła, ona była podobno jeszcze o jedno przęsło większa, a tu jedno przęsło ma około 6 metrów, więc mamy 6 metrów razy gdzieś około 6, czyli 36 metrów długości. A było jeszcze jedno, czyli jakieś 42 do 50 metrów miała długości oryginalnie, ale tu każdy użytkownik coś dodawał, na przykład ten mur ceglany, który tu jest, to jest dodany w latach 30. prawdopodobnie w PGR-ze poobcinano niektóre belki, zmieniono dach, a jeszcze w latach 90. czy 2000. już ktoś wpadł na pomysł naprawy dachu metodami ciesielskimi współczesnymi, w związku z czym część dachu się zapadła i wygięła, więc to są takie właśnie nieudolne różne naprawy czy działania, kiedy się wydaje, że współczesna technika jest lepsza niż ta dawna. Ale co tu jest najpiękniejsze w tej stodole? Najpiękniejsze jest no, już poza tą plątaniną belek, poza tym nagromadzeniem belek, tych układów, prawda, tych wiązań różnych, które tu są, to mamy jeszcze do czynienia z tymi pięknie opracowanymi słupami, które nie są cięte na traku, tylko są opracowane siekierami. To już jest robota siekierą. Pytał pan tam w oborze, czy to było siekierą, czy było na traku. Belki oborowe akurat były robione na traku, natomiast tutaj jest opracowanie siekierą. Nie ma tu śladu żadnych po wielopiłach, bo takim prototypem traka współczesnego, czyli taśmowego, były wielopiły, czyli kolejne piły, które były coraz wyżej i nacinały drewno. No oczywiście wcześniej to była piła moja, twoja, prawda? Czyli jeden na dole, drugi u góry, ten na dole ciągnął, ten u góry podciągał i to na tym polegało cięcie. Natomiast tutaj mamy opracowanie siekierami. I proszę zwrócić uwagę, że no jest coś charakterystycznego w drewnie opracowanym siekierami, że ono jest takie poza dobrą jakością, bo tutaj widać te usłojenia, że one są bardzo gęste, prawda? Biegną bardzo blisko siebie, ale tu, kiedy pan spojrzy na tą wyższą belkę, tą poprzeczną, prawda? No to widać bardzo, jak to jest mocno żywiczne, jaki to ma kolor taki czerwonawy. Bardzo często osoby, które zaczynają zajmować się architekturą drewnianą, mylą ten czerwony kolor drewna, taki czerwonawy, z modrzewiem. Od razu utożsamiają sosnę. To jest zawsze sosna. Bardzo rzadko stosowano modrzew do konstrukcji. Ja też kiedyś czytałem, że tak, że tworzono dwory modrzewiowe, prawda, że były z modrzewia. Okazuje się, że jak się zaczyna to
badać bardziej dogłębnie, okazuje się, że naprawdę rzadko się ten modrzew zdarzał, ponieważ modrzew jest akurat materiałem niezbyt wdzięcznym, ponieważ bardzo mocno pracuje, odkształca się, skręca się, to się potocznie mówi, że modrzew się kręci. Natomiast sosna nie jest może najtwardszym materiałem i najwytrzymalszym, tak jak dąb, ale jest najbardziej elastycznym. Więc tu znowu ten stosunek wytrzymałości do elastyczności materiału jest na tyle dobry, że ona jest odporna na różne działania. Dębina na przykład jest niezbyt dobrym, przynajmniej w naszym klimacie, materiałem, ponieważ bardzo łatwo podlega wysuszeniu, spękaniu podczas suszenia, a jednocześnie jest oczywiście wytrzymała, jest masywna, ale to właśnie pękanie podczas suszenia powoduje, że kiedy ściana jest nasłoneczniona mocno, no to pęknięć pojawia się bardzo dużo. W przypadku sosny, to jest o wiele mniejsze działanie. Tutaj mamy znowu element taki ukośny, który nazywa się zastrzałem. To jest zastrzał, który pozwala na przeniesienie znowu dużego ciężaru. Proszę zwrócić uwagę, że tam u góry od tego zastrzału odchodzi jeszcze miecz, prawda? Który jest wpuszczony między kleszcze znowu. Taki element, który rozpiera krokwie, zazwyczaj nazywany był jętką, ale jętka jest wtedy, jest to jeden element, i który jest wcięty w krokiew. Natomiast tutaj mamy dwa elementy, które obejmują krokiew z dwóch stron, i w tym przypadku one są skręcone śrubą. Tu nie ma już dybla drewnianego. W XVIII wieku, czy w pierwszej połowie XIX wieku to byłby dybel. Tu już są śruby. Te śruby są, ja podejrzewam, że ta stodoła jest XIX-wieczna, bo te śruby są dosyć masywne i wydaje mi się, no i to drewno jest opracowane w taki inny sposób, więc najprawdopodobniej jest to XIX-wieczna stodoła, ale już z użyciem śrub. Także proszę zwrócić uwagę, że to jest taka konstrukcja, gdzie znowu uniknięto dużej ilości słupów, dach jest przeogromny, przestrzeń jest olbrzymia i wszystko to właściwie się wspiera na tych zastrzałach. Te zastrzały przenoszą wszystko. One są spięte takimi kleszczami na dole, potem jest właśnie ta belka, powiedzmy, taka stropowa, która też to wszystko spina. No to jest po prostu stworzony wielki namiot z belek, gdzie właściwie, proszę mi wierzyć, jakbyśmy zdjęli deski z tego dachu, no dachówkę przede wszystkim i deski jeszcze, to cała ta konstrukcja by po prostu trzęsła się sama z siebie. A chodząc już po tych belkach, to byśmy mieli wrażenie, jakbyśmy chodzili po jakimś stelażu od takiego namiociku piwnego, że to się wszystko trzęsie, po prostu wszystko dygocze i wrażenie jest niesamowite. Człowiek ma wrażenie, że to zaraz poleci wszystko. Natomiast stabilności tej konstrukcji paradoksalnie dodają deski, to też, ale przede wszystkim dachówka. Czyli im cięższe u góry, tym mocniej to dociska i tym mocniej to wszystko jest stabilne. Jeśli konstruowaliśmy taką wieżę wysoką na 15-16 metrów, drewnianą, a górna część tej konstrukcji była ryglowa właśnie, bo to jest konstrukcja ryglowa, czyli gdzie mamy słupy, rygle, poprzeczne belki, jakieś mierze, zastrzały, to nazywamy konstrukcją słupowo-ryglową. I taką konstrukcję zastosowaliśmy. Proszę sobie wyobrazić, że naprawdę nikt nie był w stanie wytrzymać na tej wieży dłużej niż 15 minut, bo to jeszcze było nad morzem, więc to wiatry powodowały, że ona cały czas się ruszała. Mieliśmy wrażenie, jakbyśmy byli na jakimś stupiętrowym wieżowcu. I dopiero kiedy wypełniliśmy te przestrzenie pomiędzy belkami cegłą i nałożyliśmy dachówkę na wieżę, wtedy to wszystko się uspokoiło. Po prostu docisnęło się to, czyli tak jakby ktoś łapę słonia postawił, prawda, i docisnął to, żeby to już przestało się trząść. I tak jest w przypadku tych konstrukcji. One są bardzo niestabilne i sprawiają wrażenie niestabilnych, kiedy są pozbawione właśnie tego docisku. Dlatego też bardzo dużym błędem jest podczas renowacji różnego rodzaju starych budynków, zwłaszcza kościołów, nie tylko drewnianych, murowanych również, kiedy usuwa się na przykład piach ze stropu albo z poddasza, bardzo często, czy polepę glinianą, bo ta polepa gliniana nie spełniała, czy piach, tylko i wyłącznie funkcji izolacyjnej, ale też taką dociskającą, dociążającą. I bardzo często, kiedy się ten piach usunie lub polepę, nagle okazuje się, że mury zaczynają pękać, budynek się rozjeżdża, trzeba go spinać jakimiś kotwami, itd. Właśnie ten docisk powoduje, że budynek jest stabilny. I tak samo tu w tym przypadku, w przypadku tej konstrukcji. Ciekawe. No dobra, uciekamy z tej stodoły, bo to wieje, cholera. Chodźmy tędy. A nie wiem, no przepowiednie są jakieś tam.
Ja wierzę w przepowiednie. Tak? W część wierzę. Może nie jakieś jasnowidztwo takie, wie pan, szamańskie, nie? Tylko te przepowiednie takie, które, dajmy na to, ktoś tam spisał w XVII wieku czy w XVI. Aha. Bo takie były, jeśli się okazuje, że część rzeczy się sprawdziła, no to dlaczego pozostała część nie miałaby się sprawdzić? Także wydaje mi się, że ta... Już poza przepowiedniami, poza tymi mistycznymi Aha. stronami, prawda, to jednak wiele osób, już nie trzeba być mistykiem czy przepowiadać przyszłość, żeby widzieć od kilkudziesięciu lat, że ten system społeczny czy gospodarczy, w którym żyjemy, jest... dąży do samozagłady, no po prostu. Nie da się żyć w systemie, nie da się utrzymać systemu, w którym większa część społeczeństwa żyje z pracy tej mniejszej części. No bo przecież dochód faktyczny generują ludzie, którzy coś produkują. No, podstawą wszelkiej egzystencji są rolnicy. No, nie ma co tu ukrywać. No, ludzie, którzy po prostu sieją i zbierają. Nie da się inaczej. Ale to zawsze. Czy było tak kiedykolwiek w historii inaczej? Że część ludzi... Jakby zawsze było tak, że część ludzi żyła z pracy... Innych? W sensie tak mi się wydaje, że cała historia, my sobie, historia tego wieku, Aha. historia to jest, tak fajnie słyszałem, że historia to jest opowieść o 10% ludzi, w trakcie gdy cała reszta pracowała w polu. Tak, zgadza się, ale to on słusznie zauważył, że historia mówi o tych 10%, tak. A obecnie ta proporcja została odwrócona. 70% zajmuje się tym, czym kiedyś zajmowało się 10%. Okay. Czyli polityką, zarządzaniem. Proszę zwrócić uwagę, jak pan zapyta ludzi urodzonych po 90 roku, co studiowałeś? Marketing i zarządzanie. Albo administrację i prawo, prawda? Ale też mamy tę rewolucję. Jak była rewolucja przemysłowa, no to ten cały PKB światowy jakby wzrósł kilkudziesięciokrotnie, ale tak samo teraz, jak jest ta rewolucja technologiczna, w sensie jest... IT, tak? To jest te deep learningowe wszystkie algorytmy, które są w stanie wyliczać, automatyzację i tak dalej. To też może nam okazać się, że tak jak wtedy z kilku procent do, powiedzmy, do kilkunastu procent urosli ci zarządzający, teraz równie dobrze może nam urosnąć do 70 dzięki technologii, czy nie? Tak, to może, tylko pan mówi znowu o... My to nagrywamy, czy, tak, czy nie? Nagrywam, okay, dobra. Ale nie muszę tego wykorzystywać. Nie. Ja nie pytam pod tym kątem, tylko zastanawiam się, czy gdzieś iść, bo nagrywanie gadających głów to jest strasznie nudne, nie? I to, tak, tylko że znowu traktuje pan, opowiadając na tym pana wypowiedź, traktuje, tak mi się wydaje, że traktuje pan znowu... społeczeństwo i prawa nim rządzące, naturalne prawa, takie, których nie trzeba spisywać, zbyt laboratoryjnie. Czyli określa pan pewne wytyczne, pewne zasady, po prostu według których powinno się udać, prawda? Ale nadal wracamy do... Duży krok. Glina jest piękna. Niestety brudząca. Nadal ja patrzę na to z punktu widzenia takiego bardzo chłopskiego, takiego bardzo podstawowego. No po prostu przez porównanie bardzo czyste. Wie pan, no jeśli nagle się okaże, że mamy 10 na 100 siejących żywność i zbierających ją, no to tych 10 musi wyżywić tych 90. Prawda? Ten podział dóbr będzie coraz bardziej rozdrobniony. Prawda? Coraz więcej będzie osób, które nie produkują żywności. No mówimy o żywności cały czas, ale w zasadzie
Ale w zasadzie nie o samą żywność chodzi, prawda? Bo zawsze ktoś produkuje jakieś dobra, które są potrzebne. Ktoś sadzi drzewo po to, żeby to drzewo można było przetworzyć, zbudować z tego budynek. Ktoś sadzi warzywa, owoce, nie wiem, sieje pszenicę po to, żeby ktoś inny mógł coś zjeść. No ale nie o same jedzenie, nie samym chlebem człowiek żyje, prawda? Ktoś inny tworzy obraz, ktoś inny tworzy rzeźbę, ktoś inny buduje budynek, konstruuje. W zasadzie nie ma to właściwie większego znaczenia dla bytowania człowieka na ziemi, tak? Przez miliony lat człowiek funkcjonował łażąc z miejsca na miejsce, siedząc po sobie w jakichś szałasach, obserwując niebo, obserwując gwiazdy, rozmyślając nad swoim życiem, doszukiwał się jakiejś mistyczności, prawdopodobnie wierzył w Boga, w jakiejś postaci, prawda? Wierzył w jakiegoś twórcę, generował pewne pomysły. Po prostu funkcjonował, po prostu żył. Natomiast obawiam się, że od czasu wynalezienia pisma zbytnio zaczęliśmy się przejmować tym, co tworzymy. Tym, co my tworzymy, nie tym, co zostało stworzone, tym, co natura stworzyła, tylko że zbytnio się zaczynamy przejmować po prostu tym, co my tworzymy. Obawiam się, że wynalezienie pisma nie było najlepszym ludzkim wynalazkiem. I nie, może nie tyle, że wynalazkiem, było może fajnym, ale może dobrym, ale geneza powstania pisma. Obawiam się, że pismo powstało dlatego, że trzeba było zapisać, ile mam. I tu jest pies pogrzebany, prawda? Bo gdyby to pismo powstało po to, żeby pismo i cyfry, albo na przykład zaznaczenia tego, co mam, prawda? Czyli te słynne stele mezopotamskie, które ustawiane na granicach, prawda? Że tam król Asurbanipal, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, prawda? Tu zaszedł, tu zajął, to moje. Wchodzisz na moje, tak? I musiał już te stele ustawiać, no bo już te jego było takie duże, że już nie mógł stać na każdym narożniku i krzyczeć, ej, wszedłeś na moje. Tylko po prostu musiał te kamienie ustawiać, no a potem jeszcze na tych kamieniach zaczęli pokazywać, jak to on sobie radzi z tymi innymi wrogami, prawda? Jak są sterty wrogów pokonanych bez rąk, bez głów, bo on im poobcinał i on sam to zrobił, prawda? Albo jak na przykład na lwy poluje, jak patrzcie, jak on poskramia naturę, prawda? Boże drogi, co tu dużo szukać? No w Starym Testamencie bardzo klarownie jest to opisane, co się z jednym i z drugim królem Babilonu, czy z jednym i drugim tam władcą z Sodomy, prawda, stało. Czym to się kończy? Kiedy człowiek zaczyna myśleć, że on tutaj rządzi, on tu panuje i on tą naturę konstruuje. Więc ja myślę, że to tak daleko trzeba pójść. Że to nie jest kwestia rewolucji przemysłowej XIX wieku. Ja myślę, że to jest kwestia wynalezienia pisma. I to nie tylko pisma, ale w ogóle zbytniego przejęcia się swoją sprawczością. Po prostu, że sobie zrobił narzędzie, napracował się, to teraz żal mu to narzędzie wyrzucić i tym narzędziem coś zrobi. Nieważne po co, nieważne czemu to będzie służyło, tylko on coś zrobi. Prawda? I pół biedy, dopóki to narzędzie jest traktowane jako drugorzędne. I ten twór, który człowiek stworzył, jest traktowany jako drugorzędny. Natomiast najgorzej jest wtedy, kiedy to stworzenie ludzkie, to tworzenie człowieka i posługiwanie się narzędziami jest traktowane jako pierwszorzędne. Że ja stworzyłem, ja robię teraz, ja i zaczynam tworzyć. No bo tego już jest niedaleka droga, prawda? Na początku zrobił sobie siekierę, a za chwilę zrobi czołg. A za chwilę zrobił samolot. No jaką mamy przestrzeń? No przepraszam, no znalazek pisma to jest podobno jakieś 10 tam, czy 12 tysięcy lat przed naszą erą, prawda? No to... To czy to daleko? Czy to dawno było? No co to jest? Co to jest? No 100 lat to są, powiedzmy, dwa pokolenia, tak? Trzy. No niech będą, że trzy. To co to jest? To jest nic. 1000 lat to jest 30 pokoleń. Co to jest 30 pokoleń? 30 ludzi, tak? 30 przodków. To jest masakryczne w ogóle. To mnie zastanawia, to mnie dziwi. Dlaczego my nie pamiętamy 30 przodków wstecz? No co to taki problem, zapamiętać 30 przodków, tak? No pamięta się do babci najdalej, tak? Do prababci, do praprababci. No są rody, które sobie spisywały, prawda? No to pamiętają, załóżmy, do 500, do 600 lat. No nie daj Boże, żeby tyle pamiętali. A co to jest 600 lat? No 600 lat to jest 600 razy 3, 18 przodków. Dlaczego nikt nie pamięta 30 przodków? Prawda? Ale 30 zadań z fizyki, albo 30 zadań z matematyki, albo 30 odmian gramatycznych, ortograficznych, albo jakichś innych.
No to wtedy trzeba wykuć na blachę, prawda? A 30 przodków do tyłu, to już tego w szkołach nie uczą. To jest zastanawiające. Może komuś na tym, ja teraz tak główkuję, nie wiem, na gorąco to mówię, może komuś na tym zależy, żebyśmy się za bardzo skupiali na zasadach gramatycznych i ortograficznych i na prawach fizyki, byśmy sobie obliczali, że siła razy to, razy tamto, to robi nam to, to niczego to nikomu niepotrzebne, psu na budę, bo większość nas nigdy tego nie używa, ale wkuwamy to na blachę, bo jakaś pani powie, że później, że jak powiesz mi to ładnie wkute na blachę, to ja ci dam tutaj na tej karteczce taką cyferkę. Ta cyferka też psu na budę, bo do niczego to nie prowadzi ta cyferka. Tak? To każdy dostaje... Ja pamiętam, jak byłem nauczycielem przez krótki okres, to robiłem tak, że na początku roku wpisywałem wszystkim uczniom po piątce, na koniec roku. Znaczy, że oni już na początku roku dostali ocenę końcową. Tak? Bo co to daje? Co to daje, że co się będę bił o co? O piątkę? No i potem te dzieci w szkole przyzwyczajane są, że się uczą na piątkę, czyli na nic na kartce, tak? O czym jest dziennik nauczycielski? Jesteśmy przyzwyczajeni, że tyramy. Ile lat w szkole się jest? 8 plus 4, 12. A co biedniejsze dzieci niestety jeszcze przez szkole przechodzą, tak? Czyli jakieś 15, 16 lat w więzieniu. 16 lat od dziecka w więzieniu, gdzie pani mówi, będziesz grzeczny, nauczysz się na blachę, wykujesz, dostaniesz cyferkę na kartce. I dostaje cyferkę na kartce, jest szczęśliwy, potem idzie na egzamin, gdzie mu dają cyferkę na lepszej kartce, takiej z paskiem, ze znakiem wodnym, i to jest lepsza kartka. Czort, że on sobie ten znak wodny sam umie, znaczy właśnie nie umie zrobić, bo tego go nie uczą, żeby on sobie przypadkiem takiej kartki ze znakiem wodnym nie zrobił, nie? To jest parodia. Tylko uczą go tego, żeby on walczył o tę kartkę ze znakiem wodnym. Ta kartka ze znakiem wodnym jest dla niego czymś wartościowym, a później przez całe życie bije się o małe takie karteczki z podobizną króla ze znakiem wodnym. I o te karteczki się bije. Całe życie się bije o te karteczki, nie? I potem nagle się budzi. Ja umieram. Koniec życia. I co teraz? I co z tymi karteczkami? A na karteczce jest, to jest perfidia tego wszystkiego, bo przynajmniej we Włoszech to oni sobie przynajmniej tam jakiegoś Michała Anioła tam na tych karteczkach pomieszczali, kogoś tam Da Vinciego, a u nas królów, tak? Jakby pan zapytał, jakby teraz wstał jakiś Kazimierz Jagiellończyk, czy jakiś inny Kazimierz Wielki, i byśmy go zapytali, czy jaśnie panujący widzi, co tu się dzieje, to zresztą by się za głowę złapał. Za głowę by się złapał, byś powiedział, idźcie ludzie, weźcie. Po co? O co wy się bijecie? Jeszcze za czasów monarchii to się biło o złotą monetę. To przynajmniej miało jakąś wartość, bo złoto nie koroduje, prawda? No, jedyna wartość złota, jaka jest. Ono nie koroduje, tak? No poza wartością psychologiczną obecną, ale gdybyśmy odcięli się od tej wartości psychologicznej, o co bardzo łatwo zresztą zrobić, to nie koroduje. Złoto nie koroduje, srebro. Srebro ma właściwości bakteriobójcze, więc złoto zresztą też. Więc to są jakieś walory tego kruszca, prawda? A papierek? No on tam jest przetkany taką niteczką, nie? Że złoto, ale to komu to, do czego potrzebne? No to jest cała perfidia po prostu współczesnego systemu. Czyli od tej siekiery wytworzonej te 40 czy tam 50 tysięcy lat temu, od tego pisma 8 tysięcy lat czy 10 przed naszą erą, doszliśmy do papierków. Do walki o papierek po prostu z podobizną czyjąś, kogoś, kto w ogóle jest jakąś legendą, kto w ogóle nie funkcjonuje, bo jeszcze jakby zapytać tego właściciela, co ma tych dużo papierków z jakimś Zygmuntem czy z innym Władysławem, no to nagle zapytać go, kto to był, co on zrobił ten Zygmunt, to on tego nie wie. On tego już nie wie. A że nosi w kieszeni ten papierek z tym Zygmuntem, no to ma papierek z Zygmuntem. A teraz jeszcze z Janem III można mieć papierek. To jeszcze fajniejszy, duży taki 500 jest, prawda? No ale że ten Jan III Sobieski pokonał Turków, no to może tam co ktoś wie, ale dlaczego on tych Turków pokonał, nie? Dlaczego on do tej Marysieńki te listy pisał? Po co do niej w ogóle? Czy mądrze robił, czy głupio? To tego nikt nie dowie. Czy to była taka mądra decyzja, żeby pokonywać tych Turków tak potem? Mądra, to była mądra. Tak? Tak. To już nie ma co tam się spierać na ten temat. To historycy nie jedni opisali. To polscy historycy niektórzy oczywiście kwestionują to. Mhm. Natomiast myślę, że jakiekolwiek... Proszę zwrócić uwagę, pierwsza podstawa wojny jest, wojny się prowadzi nie na swoim terenie. Wojnę trzeba prowadzić nie na swoim terenie, bo po co niszczyć sobie samemu państwo? Wojnę się prowadzi na cudzym terenie. No. Więc on postąpił bardzo mądrze, ponieważ walczył z Turkami nie na swoim terenie, jako sojusznik jeszcze na dodatek. To nie chodzi o jakąś naiwność czy głupotę Polaków, że o, tutaj, prawda, pół wojska wyprowadzili z kraju, żeby ratować Austriaków. Nie. Chodziło o to po prostu, żeby pokonać wroga na nie swoim terenie. A jednocześnie oczywiście wywiązać się z sojuszu. Nie, to jakby sprawa honorowa to jest też ważna rzecz, no bo jednak
Polacy w sobie, czy szlachta polska zawsze miała w sobie ten punkt honoru, prawda, że trzeba być honorowym, podczas gdy arystokracje innych krajów, no już z tym honorem tam było, już się, prawda, takie plany makiaweliczne bardziej im się podobały. Natomiast no, w polskiej polityce ten makiawelizm przegrywał. No ale to też właśnie, no to jest też między innymi działanie Zygmunta Starego, który przecież korespondował żywo zarazem z Rotterdamu i w niektórych aspektach się go słuchał po prostu. No a Erasm z Rotterdamu jednak jak to filozof, prawda, makiawelicznych planów raczej by nie wprowadzał, bo kłóciło się to z jego pojęciem etyki. No a z drugiej strony, ale z drugiej strony to tak troszkę jak Platon, jak mu kazali już doradzać przy panowaniu nad państwem, no to okazało się, że on razem ze swoim pracodawcą, powiedzmy, z władcą, któremu doradzał, musieli uciekać czym prędzej z wyspy, więc, bo to prowadzili do buntu po prostu. Więc tak się kończy doradzanie filozofów. I tak samo z tym Erasmem, ale to akurat w przypadku Zygmunta Starego on nadał pewien ton chyba. Nadał pewien ton tej polityce królów polskich. Tak mi się wydaje, nie wiem. Czy to, może nie on sam oczywiście, to też i szlachta w jakiś sposób nadziałała. No ale to... A nie dało się wtedy jakiejś bardziej, ja nie wiem, ale pan jako historyk może będzie wiedział, nie dało się w jakiejś bardziej neutralnej postawić, mieć postawy, żeby ci Ottomani z tymi Habsburgami się rali, żeby ta Austria nas zostawiła w spokoju na przyszłe lata? To znaczy, żeby Austria nas zostawiła, czy żeby Turcy nas zostawili? No jedni i drudzy, tak żeby... No tak, ale my patrzymy, zawsze trzeba pamiętać, że my patrzymy z perspektywy ludzi, którzy wiedzą, co się stało potem. No tak. Prawda? No Habsburgowie rozebrali nas, znaczy dokonali rozbioru Polski pod koniec XVIII wieku, czyli 100 lat później. Mhm. Prawda? To 100 lat to jednak dużo. Oczywiście, że Habsburgów i ich działań obawiano się w Polsce od właściwie czasów Piastów, bo zawsze te tarcia następowały. Słynne są wypowiedzi królowej Bony, już nie mówię o popularnych formach przekazu, czyli serialu o królowej Bonie, ale liczne listy czy zapisy ludzi ówczesnych mówiły, że ona zawsze naciskała na to, żeby nie z Habsburgami, żeby nie ulec im, żeby uważać na nich, bo to kanalie, bo oni wykorzystują, bo tam... Oczywiście, no przecież wiedziano na dworach, mówiono o tym, że oni chcą zająć wszystkie dwory, prawda, wszystkie monarchie, więc to o tym się mówiło. Natomiast, no tutaj, że tak powiem, w danej sytuacji Turek był zagrożeniem, prawda, i państwo tureckie. I to nie ulega wątpliwości. Państwo, oczywiście można mówić, no to dlaczego na przykład, nie wiem, Jan Sobieski nie najechał na Rosję, prawda? Czemu Władysław IV, czy właściwie Zygmunt III Waza, dlaczego nie dokończył tego najazdu na Rosję, który zorganizował Chodkiewicz? Dlaczego nie poparł tego Dymitra Samozwańca i tak dalej, i tak dalej. No, można by powiedzieć, dlaczego nie zajechał tej Rosji? No, nie zajechał, bo nie było co zajeżdżać. Tak? No, wiedział dobrze, że zajmowanie takiego obszaru, takiego terytorium, które właściwie nie przynosi żadnych zysków, żadnych korzyści, nie ma tam żadnej infrastruktury, no nic. Dzikie pola, po prostu dzikie pola. No, po co to? Wystarczyło po prostu pokonać wroga i go przydusić lekko, a potem mu odpuścić. No. To podstawowa zasada była dawnej wojny, prawda? Trzeba pokazać tylko wrogowi, że ma się nad nim władzę, a potem go podnieść z kolan, prawda, i wesprzeć. No to była ta szlachetna zasada wojny. Natomiast no wiadomo, że współcześnie wojna wygląda zupełnie inaczej. Są zupełnie inne czynniki, prawda, powodują tymi, którzy walczą. Natomiast wówczas to była chyba główna zasada tej tak zwanej, powiedzmy, takiej wojny szlachetnej. Więc to był ten sens. Natomiast to, czy tak samo hołd pruski, prawda, jest podważany. Właściwie każde wydarzenie większe w historii Polski przez współczesnych historyków, współczesnych, czyli mam na myśli tych po 45, jest w jakiś sposób kwestionowane, prawda? Każde wielkie wydarzenie, dajmy na to, jakbyśmy przejrzeli obrazy Matejki, to właściwie wszystkiego powinniśmy się wstydzić. No bo, kurczę, hołd pruski, no to tak, no po co on tych prusów schodował, jak mógł ich najechać, prawda?
No nie, właśnie nie jest sensem najeżdżanie kogoś i zajeżdżanie i mordowanie, i zabijanie, tylko trzeba tak się z nim ułożyć, tak takie pretrakacje przeprowadzić, tak te umowy pospisywać, żeby uniknąć później zbytniego wzrostu danej grupy, danego kraju, danego księstwa wówczas, jakim było księstwo pruskie. I to o to chodziło. Natomiast oczywiście zadaniem kolejnych pokoleń było utrzymanie tego, prawda? Czyli to, co Zygmunt Stary zhołdował, no to trzeba było potem utrzymać. A że jego następcy na tronie, już nie mówię o Zygmuncie Augustie, ale o tych królach elekcyjnych, no to, że oni nie dopilnowali tego, no to już był ich problem, prawda? No nie można, oczywiście można zadbać o 3-4 pokolenia do przodu, można pewne posunięcia zrobić takie, żeby nasze prawnuki były bezpieczne, ale no bez przesady nie można przypilnować wszystkiego, nie? Więc to jest po prostu no, ciągła walka. Nie można oczekiwać, że ja zrobię dzisiaj, a za tydzień też będę miał, prawda? Jak człowiek do sklepu jedzie chleb kupować, no to trudno, zjadł go po 3 dniach i trzeba kupić następny. No, to jest logiczne. Więc tak samo od państwa trzeba dbać nieustannie. To nie jest. Myśli pan, że to do dzisiaj jest ta sama zasada, że nie można się sąsiadom za bardzo dać rozwinąć? Tak, oczywiście. To z jednej strony nie dać się rozwinąć, znaczy nie dać, no zachowywać umiar, zachowywać harmonię jakąś, prawda? Czyli nie może być tak, że no tam mamy przykład właśnie tej nieszczęsnej Rosji, prawda? Doprowadzanie do tego, że pewna grupa społeczna u naszego sąsiada, wprawdzie no oddalonego o jeden szereg państw, prawda? Ale jednak sąsiada, jedna grupa społeczna nadmiernie się bogaci, a nie wiem ile, 80-90% społeczeństwa żyje, można powiedzieć, w biedzie w porównaniu do tych multimiliarderów, no to jest sytuacja patologiczna i doprowadzanie do takiej sytuacji poprzez takie lekceważenie tego, co się tam dzieje, no prowadzi potem do wojny. To proste jest. Więc trzeba dbać nie tylko o siebie, ale i dbać o innych, nawet jeśli oni tego nie chcą. No, nawet jeśli oni tego... Oczywiście, że oligarchowie Rosji nie chcą tego, żeby ktoś im mówił, co oni mają robić, czy gdzie mają pieniądze wydawać. No ale właśnie to tu jest odpowiedzialność krajów Europy i Ameryki Północnej między innymi, prawda, czy Chin. Żeby takich osobników w jakiś sposób pouczać. Różne są metody do tego, żeby pouczyć, prawda, danego oligarchę, że jak on się obwiesza złotymi łańcuchami i podjeżdża do Rolls-Royce, gdzie są złote klamki, no to niekoniecznie, prawda? No Abramowicz na przykład dostał nauczkę od Izby Lordów, prawda? No tak, przecież strasznie mu się marzyło, żeby być lordem. On chciał być lordem. Nie został? No nie, no przecież... Nie, no jeszcze na tyle monarchia angielska jest nieprzekupna że się nie udało. Także to jest jakby wojna, to już jest wrzód, który się rozlał. O tak. Patrząc z punktu widzenia medycznego, no to trzeba tak dbać, żeby ten wrzód w ogóle nie powstał. A w momencie, kiedy on już się rozlał, kiedy już wojna wybuchła, no to tylko trzeba jakoś tam ratować, tak? Ale to już nie ma co ratować. Już jeśli tych wrzodów jest dużo, albo jest na tyle duży, no to delikwent umiera po prostu. Więc kończy się to, patrząc z punktu widzenia politycznego, no to kończy się klęską państwa, jakiegoś tam państwa. Czy to będzie Ukraina, czy to będzie Białoruś, czy to będzie Litwa, czy Polska, czy jakikolwiek inny kraj, tak? Może Rosja. A może Rosja. Może ten wrzód tak naprawdę rozlał się w Rosji, a nie... Ale nie nam to sądzić, to że tak powiem, to nikomu tego nie ma co tu sądzić, tak? No, co z tego, że jeden człowiek decyduje o napaści na inny kraj, a tak naprawdę to nie jeden człowiek decyduje, tylko całe państwo decyduje o tym, czy ktoś tam atakuje, czy nie atakuje, ale to jest tylko już... To już jest skutek i to bardzo daleki skutek. Mhm. Natomiast według mnie, ale z tego, co piszą kronikarze, z tego, co piszą specjaliści od historii, no to jednak tak zawsze było. To jednak tak zawsze było, że powodem jest przede wszystkim patologia, jakieś sytuacje patologiczne w danym kraju, prawda? Wtedy tam wybucha wojna. Albo w danym kraju wybucha wojna, czy dany kraj jest prowodyrem, albo inny kraj jest ofiarą, prawda? No, Polska też została napadnięta przez różne kraje wskutek
jakichś nieudolności, prawda? No, rozbiór Polski też nastąpił z jakiegoś powodu. Przecież nie na pewno, oczywiście trudno to oczekiwać, żeby Polska sobie radziła z trzema atakującymi jednocześnie, bo chyba w historii, wydaje mi się, nie było takiego kraju, który by musiał sobie poradzić z trzema frontami naraz. Nawet Napoleon zażegnywał jeden konflikt, prawda, żeby otworzyć nowy, żeby najeżdżał jedno państwo, wkładał nam swój rząd, swoją władzę, prawda, żeby tak samo Aleksander Wielki, on najeżdżał i jednocześnie asymilował od razu, bo wiedział dobrze, że utrzymywanie kraju w stanie okupowania takiego, prawda, jakiegoś reżimu, restrykcji nieustannych na dłuższą metę w ogóle nie ma sensu, nie uda się to. Więc wszyscy ci wielcy najeźdźcy, powiedzmy właśnie jak Aleksander Wielki, Napoleon, czy Rzymianie, oni wszyscy napadali po to, żeby za chwilę dać im wolność, prawda? Oczywiście wolność z jakimiś zasadami, jakieś przemyślenie, ale przede wszystkim no, zasadą podstawową było nie ingerowanie w ideologię, prawda? Czyli nie ingerowanie w tradycję, w kulturę.